Z systemu Android korzysta około 60% ludzi na całym świecie. Nie wszyscy jednak znamy jego historię. Dziś przedstawiam Wam 10 ciekawostek na temat Androida. Miejsce 10. W latach 1989-1992 pracownikiem Apple był Andy Rubin. Ze względu na swoje zamiłowanie do robotów zyskał w pracy pseudonim Android. Kiedy mężczyzna stworzył sławny system operacyjny, wybór nazwy był prosty. Miejsce 9. Pierwotnie system miał obsługiwać aparaty cyfrowe i wspomagać łatwe przesyłanie bezprzewodowe zdjęć prosto z urządzenia przenośnego na komputer. Kiedy rynek fotograficzny zaczął zwalniać, podjęto decyzję o zmodyfikowaniu oprogramowania na potrzeby telefonów. Miejsce 8. W 2017 roku liczba urządzeń kontrolowanych przez system Android przekroczyła 2 miliardy. Miejsce 7. Pierwszy telefon z Androidem to HTC Sonar, nie posiadający dotykowego ekranu. Urządzenie nigdy nie trafiło do sprzedaży. Kiedy Apple zaprezentowało iPhone'a, producent postanowił na szybko przerobić przestarzały model, dodając właśnie ekran dotykowy. Miejsce 6. Inspiracją do stworzenia logo były piktogramy na toalecie. Twórcy koniecznie chcieli, aby symbolem Androida był robot. Dyskusję budził jedynie jego kształt. Miejsce 5. Kiedy jeszcze Android miał 6 pracowników, szukał inwestora. Projekt został najpierw przedstawiony firmie Samsung, która wyśmiała pomysł, zaś właściciel korporacji stwierdził, że twórca systemu po prostu się naćpał. 2 tygodnie później firmę kupił Google. Miejsce 4. W 2007 roku Google przedstawiło projekt Androida. Pomysł ten dosłownie wyśmiali przedstawiciele kilku firm, jak na przykład Nokia, Apple, Windows Mobile czy Symbian. Miejsce 3. Andy Rubin przy tworzeniu Androida wykorzystał wiele patentów Windowsa, a co za tym idzie, komputerowy gigant, mimo że nie produkuje urządzeń z systemem konkurencji, pobiera odpowiednią prowizję. Microsoft zarabia na produktach Andy'ego blisko 2 miliardy dolarów rocznie. Miejsce 2. Google wyprodukowało wersję Androida, która nie pojawiła się oficjalnie na żadnym smartfonie. 3.0 Honeycomb z 2011 roku instalowano jedynie na tabletach. Miejsce 1. NASA wysyła w kosmos satelity zbudowane ze smartfonów działających na Androidzie. Dzięki temu wszelkie badania są dużo tańsze niż dotychczas. Produkty, które zwiedziły kosmos, to Nexus One i Nexus S, który pierwszy raz odbył kosmiczną podróż już w 2011 roku. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów, równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!